Dziś przyjrzymy się zmetrowi Nuke Test 6000 F6000 dokładnie. Jest to model biały, wersja biała. Czarna jest w drodze do mnie, więc też będzie testowana. W takim pudełeczku prostym utrzymujemy nasz dozymetr. Taki pasek, smyczka, czy jak to nazwać, słabej jakości, dość, no bardziej jak taki tasiemka. Zobaczcie, tylko coś tu poprawię. Zdejmę słony, żeby cień nie padał. Instrukcja obsługi. Dość obszerne. Opisuje wszystkie dostępne funkcje dozymetru. Zakres energetyczny. Zakres pomiarowy rzekomo aż do 10 mSv. Powiem Wam, że testowałem do prawie 5 mSv i faktycznie dozymetr się nie zatykał, więc można uznać te informacje za prawdziwe. Też nie wiemy, jak czasem martwi licznika i czy to jest jakaś kompensacja tego wyniku, ale do dużych dawek również się nadaje. Taką fajną metodę otrzymujemy dozymetr. Bardzo chwalę zawsze takie dodatki, bo mamy dozymetr trzymać. Tutaj sam nasz dozymetr będziemy niestety jednym testować. Już kolejny sobie domówiłem. Jak zobaczyłem, że to dozymetr w sumie jest bardzo fajny. Tak wygląda. Tutaj miga dioda przy każdej cząstce przyjętej. Niestety nie ma terkotu i w tej wersji nie da się ustawić. Nie wiem, czy w F9000 jest ta opcja, ale dowiem się. Tutaj miga czerwona przy alarmie. Alarm już jest z dźwiękiem. Tutaj głośniczek. Dwa przyciski, tak jak w dozymetrze Terra. Tutaj na dwie baterie. Klapka. Dwie baterie R3. Podobno do 1200 godzin wystarczają pomiaru. No i tutaj filtr na licznik. Co Wam przypomina ten dozymetr? Dla tych niedomyślnych pokażę to jak. Jest co prawda od niego trochę większy i grubszy. Ale spójrzcie. Budowa bardzo go przypomina. Teraz włączymy dozymetr. Zajmiemy się pomiarami testowymi. Najpierw sprawdźmy, czy wykryje szkło uranowe. Pierwszy pomiar z klapką. To nie jest filtr, tak jak teraz mamy po zdjęciu folię ołowianą. Tutaj zaraz Wam pokażę. Zwykły plastik. Ma tylko chronić szklany licznik przed stłuczeniem. Ale zobaczymy, jaki wpływ ma taki kawałek plastiku na pomiar. Najpierw z klapką mierzymy. Przyciemnie, bo chyba za jasno jest. Delikatnie zejdziemy z ekspozycji. No jak widzimy, wykrywa. Ale zdejmijmy tą klapkę. Spójrzcie, jaka grubość tego plastiku jest. Tyle. Zrobimy ostrość tylko. I spójrzcie teraz. Jest różnica. I to duża. Zobacz, staje się, można powiedzieć, nawet nieźle czuły już. Teraz sprawdźmy z klapką znowu.
Siatki żarowe Optibox z dodatkiem toru. Tak ustalić, żeby ładniej było widać. Może trochę przybliżymy. Jeszcze troszkę. Teraz zdejmujemy osłonę. I zaczyna się szaleństwo. Teraz znowu założymy osłonkę i sprawdźmy takie karty radioaktywne, 19 sztuk z torem. Mikrosiwertów, zdejmujemy klapkę ponownie. Jedenaście mikrosiwertów. Nanowąd. MR się w wyniku stabilizuje. Posiada algorytm, który stabilizuje dość szybko wynik, więc nie jest to zazwyczaj problemem. Wkładamy nanowąd. Bez problemu wykrywa. Monaty z Madagaskaru już klasycznie. Czekajcie, przełożę tą częścią najbardziej aktywną. Jakie funkcje posiada nasz dozymetr? Spójrzmy. To jest obecny poziom promieniowania. To akurat nietypowo, bo chińską wersję jedną dostałem. Używam chińskiej na razie. To jest alarm. Od 80 mikrosiwertów jest ustawiony. Tutaj jest dawka przyjęta. Tutaj maksymalnie jest zarejestrowany poziom promieniowania od momentu włączenia dozymetru. Godzina. Budzik. A tutaj zliczenie na sekundę, czyli CPS. Czyli dla testów przyłożę na przykład znowu siatki. Patrzcie. Trzydzieści cztery zliczenia na sekundę. Teraz porównajmy wskazania. Najpierw z klapką. Ceramika uranowa. Taki talerzyk. Widzimy miganie przycisku diody status. Około 24. Teraz w ogóle zmieńmy.
ustawienia, ale to chwila. Trochę się zamotałem, dawno tego nie robiłem. Tutaj mamy do ustawienia właśnie różne alarmy, wibracyjny, dźwiękowy, tutaj jednostki, no i tutaj trochę zejdziemy, dajmy na to do 50, żeby nam się alarm uaktywnił. No i okej. Nie wiem, czy to się samo wyłączy. Będzie migać teraz nam. No sama. Ok, teraz zdejmujemy klapkę. Było. Zapamiętujemy tamten wynik. I widzimy różnicę ogromną. Słyszymy, alarm jest głośny bardzo. Nie wiem, czy słyszycie, też wibruje. I mryga dioda. Alarm. Około 57 mikrosiwertów. Teraz porównajmy z innymi dozymetrami. Na początku oczywiście z terną żółtą. To jest nietypowa terna japońska na ukraińskim liczniku Geigera RD-003. Czekajmy na stabilizację wyniku. Bardzo podobnie do F6000. Teraz czarna Terra MKS z Bluetoothem. Również bardzo podobnie do F6000. To może teraz Pudi Bay NR1050. Jest troszkę mniej czuły, ale nadal to bardzo dobry wynik. 45 mikrosiwertów. Sprawdźmy, jak sobie poradzi GMC500. Jest jedno z najnowszych wydań, już poprawionych. Można rozpoznać je po braku wypukłej naklejki. Te poprawne wersje nie trzeba już konfigurować, by się nie błagiły. Podobnie jak Pudi Bay. To prawda niższa trochę czułość od F6000, ale nadal dobra. Patrzmy jeszcze, jak wypadnie Radex wersja outdoor. Nie pamiętam, z której strony licznik był, ale to zaraz ogarniemy. No, chyba dobrze utrafiłem. Tak, bo tutaj mniej. Czekajmy.
Jak widzimy, podobnie do Terry i F6000. O! Nawet lepiej. Jest czulszy. No to by było tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. I co mogę powiedzieć o tym dozymetrze? Polecam. Jest, ma niezłą czułość. Wysoki zakres pomiarowy. Można go dostać w dobrej cenie. Długi czas pracy na bateriach. Kilka ciekawych opcji, w tym zwiększenia na sekundę. Szkoda, że nie ma możliwości włączenia tego charakterystycznego terkotu przy przyjętych cząstkach, ale wierzę, że F9000 będzie posiadał tą funkcję, który już jest w drodze do mnie.